Siemanko, dzisiaj rozwożę wapno na pola. Wapno Morawica. Zazwyczaj rozsiewaliśmy wapno granulowane, ale z takiego powodu, że cena tego wapna to jest tam 400 zł z kawałkiem za tonę, dawało się tego wapna oszczędnie. Także są niedobory, jeżeli chodzi o pH. Także właśnie w tym roku postanowiliśmy kupić zwykłe wapno i przerobić do tego celu, by rozsiewać te wapno, rozrzutnik, popularnie zwany jako gównotrzep. To jest czarna białostocka. Tutaj został dorobiony taki adapter. Na razie to jest wersja alfa. Także taka bardziej prowizorka. Jak będzie się sprawowało dobrze, to będzie tam to dalej, że tak powiem, modernizowane. Co tam jeszcze? No tutaj łańcuchy stare z belarki na razie zostały założone. Jak wszystkie testy przejdzie pomyślnie, to wówczas się pomyśli o jakichś osłonach, żeby te łańcuchy trochę dłużej chodziły, bo w wapnie to raczej długiego żywota nie będą miały. Co mogę powiedzieć? Tutaj mam taką deskę do zatykania tutaj tej szczeliny na czas transportu, żeby mi się nie rozsypywało. No i tutaj mam przykładnie talerze z RCW3. Oczywiście te wałki tutaj są dotaczane inne, ponieważ tam w RCW3 jest odwrotny kierunek od obrotów i one są bliżej siebie, te talerze rozsiewające. Dlatego właśnie tutaj został zmieniony kierunek obrotów i inne wałki, aby je rozstawić trochę. Ogólnie pierwszy test, jaki był zrobiony, to był napakowany do pełna szczułem i skończyło się tym, że trzeba było 5 listw prostować, gdyż się pogięły. Po prostu wapno się tutaj przy tym borcie z tyłu spiętrzyło w taki sposób, że normalnie powstał taki beton, że pogięło listwy. Także później troszkę mniej było nasypane, to wówczas tylko dwie listwy się pogięły. Właśnie później w tym celu została tutaj pewna modernizacja zrobiona. Za pierwszym razem ten bord był tutaj niżej, ta szczelina była mniejsza, ale właśnie przez to, że tutaj się bardzo piętrzyło z tyłu przy borcie, zostało podniesione trochę, no i po prostu mniej ładowane jest. Teraz ładuję takie 4-5 tych, że tak powiem, szufli. Ona jest taka jak w Ostrówku. No i od tego czasu się listwy tutaj nic nie gną. Jak wiadomo, jakiejś takiej nie wiadomo jakiej dokładności ten rozrzutnik nie ma, bo bardziej służy po prostu, żeby te wapno po prostu rozrzucić po polu. Głównie końcówka słabo tutaj jest dawkowana. Mam tutaj pomysł jeszcze na to, żeby po prostu przerobić ten łańcuch, żeby te listwy były gęściej. Myślę, żeby po prostu pomiędzy tymi dwiema na przykład listwami jeszcze jedną dać. I jeszcze widziałem coś takiego właśnie w rozsiewaczu brzeg, że tutaj były takie jakby dwie takie blachy pod skosem i po prostu te listwy jak przenosiły te wapno, to wówczas te blachy powodowały to, że ono się tak równo rozkładało później. No i myślę, że wówczas ta końcówka równie by też była rozsiewana, ale to raczej plany na przyszły rok. Na razie faza testów. No w sumie jakieś 10 hektarów zostało już ogarnięte tym sprzętem. No a poza tymi początkowymi problemami nie było specjalnie nic innego, nie działo się. Także działam dalej. Rozwożę teraz pod podorywkę.
popadało trochę ostatnio. Teraz można orać niczym Martin Flash Gordon. Ładnie idzie, więc myślę, że jak dzisiaj mi się uda to wszystko rozciąć, to jutro będę walił pod orywkę. No i dopiero na wiosnę coś tam będzie siane. Tutaj co? Jak widać, troszeczkę dołki kopię. Niestety mam odłączony przedni napęd. Jest wał wyciągnięty i czeka trochę na remont, bo on był delikatnie podgięty. Tutaj będzie wstawiony taki, jeżeli się uda, na krzyżakach od stara, które są praktycznie niezniszczalne w takim sprzęcie. Praktycznie jeżeli się taki wał założy, to tam do krzyżaków już nie trzeba będzie zaglądać przez cały żywot tego sprzętu. Tutaj już przystawka została zrobiona, jak pamiętacie, tam był taki luz na tej właśnie tutaj flanszy, zostało to już naprawione. No i jeszcze czeka tutaj wymiana rozrusznika, już mam zakupiony, bo ten słabo kręci, dodatkowo podczas kręcenia bardzo duży prąd pobiera. Prawdopodobnie przydałby się jego remont taki, ale zakupiłem rozrusznik na przykładni planetarnej, żeby trochę ten prąd ograniczyć. No i w zasadzie tyle. Także działam, ładuję i lecę.
Także to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.